Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Koza Manager, gdzie jesteśmy kochani przez... Zarząd w Majorce, a w zasadzie na Majorce, ale w Klubie Majorka, ponieważ wygląda ten sezon naprawdę bardzo dobrze. Mam nadzieję, że Wasza aktywność pod tym odcinkiem też e, będzie wyglądała dobrze. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Czas teraz na bardzo ważne spotkanie z Villarealem, ale spotkanie, które będzie mega ciężkie o tyle, no, że nasi zawodnicy niektórzy są dosyć mocno zmęczeni. E, na szczęście jednak mamy możliwości drobnych zmian, więc zarówno Lopez. Odpocznie, jaki odpocznie Kangin Lee, natomiast e, tak nie do końca, bo tutaj e, zagramy sobie tym ustawieniem z SPO e, po to, żeby dać troszeczkę oddechu, właśnie komuś. Więc tu na dziesiątce zagra sobie e, Lopez. E, fresnedy nie mamy, tu nie mamy zmian w ogóle na wahadłach, więc tam będzie wesoło, ale. Na razie nie musimy się martwić. Zostawmy to tak i wygrajmy ten mecz. Please. Fajnie by było? No byłoby. No, ale niestety, to nie jest Real Madrid, żebyśmy tą formacją mogli z nimi wygrać w pucharze. Szkoda, teraz trzeba na pewno będzie dać dobrze odpocząć naszym zawodnikom, bo ten maraton był. No, no delikatnie rzecz ujmując, dosyć męczący, a przed nami już zaraz spotkanie z z. z, 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 z. Barceloną, więc tu ustawiamy sobie taki kalendarz, bo my musimy tutaj e, złapać trochę oddechu wreszcie. E, więc tu na pewno będzie e, więcej czasu na to, żeby trochę wypocząć, no ale mecz z Barceloną to jest spotkanie w e, to jest spotkanie, które gramy w w Pucharze, więc to też fajnie by było przejść dalej. Zagramy sobie tą formacją, bo ona też pozwala nam na pewne drobne zmiany między innymi Babę tutaj Saul zagra na lewym wadle, bo jednak trzeba trochę odpocząć tych zawodników, więc tu Garcia no i na ataku Simeone, zobaczymy jak to wyjdzie, tylko Iwi Lopez mimo strzelania bramki w ostatnim meczu tu nie dostanie szansy, bo tu Fatau pokaże nam się, mam nadzieję z jak najlepszej strony, zatem trzymajcie kciuki, Duma Katalonii z nami w pucharze, niestety wygrywa, szkoda, Fatau Simeone gole, więc na pewno cieszy bramka Simeone, to jest jakiś tam plus, ale... No nie zmienia to faktu, że przytulamy kolejną porażkę, a przed nami bardzo ważny mecz z... Z... O Boże. Hetafe, który jest bardzo wysoko w tabeli. O tym musimy pamiętać. Patrzymy sobie oczywiście na te raporty, ale tutaj tych zawodników już ściągnąć no, no, no nie możemy. Nie mamy jak, więc nie ma co marchał. To jest na pewno ciekawy piłkarz. No i słuchajcie, no mam nadzieję, że złapiemy te, tę Europę blisko. No bo jesteśmy na, dobrym, na dobrej drodze. Teraz pewnie w tabeli to wygląda gorzej, bo to jest siódme miejsce, ale to jest wszystko do, do, do fajnego ogarnięcia, tylko trzeba to zrobić i mam nadzieję, że nam się to uda. E, tym składem gramy z Hetafe albo odpowiedzmy, identyczną formacją. Wyjdźmy na nich tak samo jak oni na nas i wygrajmy ten mecz. Co wy na to? No niestety, klon gorszy od pierwowzoru e, i Hetafe wygrywa z nami z łatwością. No teraz jest czas na przegrupowanie, na, na troszeczkę uspokojenia sytuacji, to jest duży plus, nie zmienia to jednak faktu, że fajnie by było, żebyśmy tutaj no, wreszcie zaczęli punktować, bo transferowo podziało się dużo pozytywnego, zarobiliśmy kupę siana i ogólnie jakby wiecie... Gdyby ta Majorka nie dostała się do Europy e, i coś tam, to nie byłby zły sezon, ale dla nas byłby to dramatyczny sezon, bo my mamy już cel taki, że chcemy w tej Europie być, prawda? E, więc w naszych planach jest to, żeby tutaj nie szukać wymówek, nie szukać rozwiązań jakichś pośrednich, tylko my chcemy już tego produktu e, topowego, jakim jest gra na najwyższym poziomie europejskim. Już nieważne, czy to będzie, wiecie, Liga Mistrzów, cokolwiek. Chcemy europejskich rozgrywek na Majorce. Majorce. i to jest dla nas arcyważne. To jest dla nas turbo istotne. No i mam nadzieję, że ten cel uda nam się e, zrealizować. E, Pinto jest sztukowym pomocnikiem ofensywnym jak zwykle e, i nie idzie w tym kierunku, a ty jesteś Środkowym pomocnikiem ofensywnym, tak dla odmiany. E, więc tu szukamy sobie tych zawodników. Tu się wszystko dzieje tak, jak mniej więcej dziać by się powinno. E, temu zajmie to jeszcze chwilę, ale już niedługo będzie fajnym zawodnikiem do układania pod różne e, jakby pod, pod różne statystyki, nie tylko te defensywne. Dobra, gramy z Elczy, To jest idealny mecz, żeby się odkuć. I przegrywamy. No ta formacja to nie jest to ta formacja to nie jest to, to trzeba w ogóle wyrzucić z systemu, bo eee, no to nie jest to i zobaczcie, parę spotkań gorszych i w tym ścisku wypadamy a tu przecież biliśmy, Seville, biliśmy te zespoły, no nic, patrzymy na składy eee, i ten usuwamy zatem ten ustawiamy sobie na nasz domyślny, wracamy do tego ustawienia eee, i mam nadzieję, że w tym ustawieniu będziemy w stanie Sewillą dać radę, bo zobaczcie, tutaj znowu niewiele jest punktów Różnice między nami a miejsca to już są znowu dwa. Dobra, na tym meczu zagramy sobie z Saulem tutaj, z garcją tutaj. Fatału za Lopeza. I tutaj. Zobaczmy. Dobra, wracamy. Fatau strzela. Wygrywamy, bardzo ważny mecz. Tutaj to odkucie było nam mega potrzebne i to tak naprawdę mega potrzebne. Teraz czas na mecz z Barceloną. Słuchajcie, no pierwszym różnica bramek po pierwszym meczu nie jest jakaś dramatyczna. W sensie to jest do, to jest do zrobienia, to jest, to jest w jakiś sposób do, do odrobienia. Więc wiecie, no Barcelona. I bardziej ustawione przed wygraniem, znaczy przed pierwszym meczem, mecze wygrywają. Nie chodzi mi o ustawienie że przez kogoś ustawione, no tylko wiemy, jak było chociażby w meczu z Romą, tak? Tam już wszystko wydawało się być rozstrzygnięte, czy z Liverpoolem, a przegrywali i to by no już w dużo lepszej sytuacji byli ci zawodnicy, więc wróćmy. Remontada, proszę. Uciszmy Kampną. Niestety, jeden do zera, Ferran Torres, a potem zabity mecz przez Dumę Katalonii. no Zdarza się, więc nie, nie jest to powód na pewno do wylewania łez, choć oczywiście. E, miło by było znaleźć się w finale, bo wydaje się, że zarówno z Walencją, jak i z Celtą Vigo szansę byśmy mieli. No ale po drodze była ta nieszczęsna Katalonia. Wszystko by się udało, gdyby nie, e, gdyby nie te dzieciaki. Patrzymy na raporty tutaj. Na razie, jednak, jeszcze chwilę trzeba uzbroić się w cierpliwość. Patrzymy na to, imponujący występ. E, świetnie sobie radzisz. Jestem z Ciebie dumny, że zostałeś elementem ławki rezerwowych. Dobra. E, Fuentes gotowy do ewentualnej zmiany pozycji. Castro gotowy do ewentualnej zmiany pozycji. Więc tutaj dzieciaki pracują. Panie Fuentes, ja wiem, że to nie podniosło wyrola, bo nie miało, ale teraz, ja bym chciał, żebyś ty pyk, pracował sobie. Nad graniem w piłkę nożną Do środkowego pomocnika ofensywnego Znaczy środkowego pomocnika to jest za dużo czasu Żebyśmy to robili A szkoda No ale dobra, na razie niech on robi tego SPD Żeby się nauczył kopać piłkę Natomiast Castro wygląda bardzo ciekawie Jako ten środkowy pomocnik Więc dajemy mu tu szansę I zobaczymy jak to dalej będzie wyglądało No gdyby któryś z tych gości mógł grać na wahadla Albo gdziekolwiek indziej no to wtedy sytuacja też wyglądałaby dla nich dużo lepiej. ale Niestety żaden z nich nie zajmuje pozycji, która predestynowałaby ich do miejsca w składzie, do, do walczenia o to miejsce. Garcia wskakujesz tu za Pereira. I gramy w ten sposób więcej zmian no nie robimy raczej. Może jeszcze tylko ty wskocz, bo ten Florentino to takie występy w kratkiej z Las Palmas, w derbach wysp. Wygrywamy. Saul i Simeone. E, słuchajcie, no ten Simeone e, coraz fajniej wygląda, bo e, jak spojrzymy sobie, to naprawdę te występy e, bardzo często przynoszą gole, więc jest to powód do radości. Teraz spotkanie z Atletik Bilbao. E, oni zajmują miejsce 13. E, no więc fajnie by było wygrać, ale w kraju basków zwycięstwa nigdy nie przychodzą łatwo. I tak było i tym razem. Delor Ech, no, Delor, Delor, swoją drogą, ratuje i w 88 minucie zwycięstwo dobra, na pewno musimy dokonać tutaj zmiany jednej, bo ja widzę tego Pereira który wychodzi w podstawie, ale tu już e, ten proceder się kończy, e, no i już podstawowym zawodnikiem naszej drużyny musi być Garcia, i wydaje mi się, że Fatału e, jest w tym momencie gościem, który też z Iwim e, w ostatnim czasie wygrywa tę rywalizację. No i mam nadzieję, będzie w stanie udowodnić nam to w spotkaniu z Almerią. Zatem ten mecz teraz jest mega istotny. W miarę wypoczęta drużyna, gotowa na to starcie, które u siebie wygrywamy, prawda? Remisujemy, a Iwi. To nam musiał skórę ratować, bo Fatau zagrał nie najlepiej. Został zmieniony Kanili, ok, więc tam jakaś sytuacja zmęczeniowa. No ale troszeczkę wyślizguje nam się z rąk ten sezon. Szkoda. Bo kadrowo My naprawdę nie wyglądamy źle tutaj To, to, to wygląda bardzo przyzwoicie Pinto gotowe na zmianę pozycji To robimy i oczywiście szykujemy Ciebie na kolejną niesamowitą dziesiątkę W świecie futbolu. futbolu Będziemy musieli tutaj dobrze to Zobaczyć sobie jak ci zawodnicy wyglądają Jeśli chodzi o tych juniorów to tu Pan Carillo A w zasadzie Carillo wygląda dobrze Tu no nie Tu no nie 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 Okej okay, a może tu no, zobaczmy sobie Delgado. E, może będzie to piłkarz warty naszego e, uznania. Czy tu jest ktoś ciekawy? No niestety nie. Cała ta lista e, to są piłkarze, z którymi raczej nie chcemy mieć do czynienia. E, w sensie, może są mili, sympatyczni, ale no niestety piłkarsko to nie jest ten poziom. E, czy tu coś mamy kogoś? No nie, i wydaje mi się, że od teraz ja będę zostawiał te raporty i po prostu przegrzebywał je w poszukiwaniu tych najlepszych z najlepszych. I tyle. E, zobaczmy sobie od razu szkółkę, bo tamtego Cariu mieliśmy ciekawego. Uerariu Kario e, plan rozwoju. No niestety, obrona fizyczna już tutaj widzę, że nie istnieje, więc na razie robimy to w ten sposób. E, dalej mamy jeszcze na zrównoważonym Delgado. I zobaczmy, czy tu może będzie coś z tego chłopa. No może coś będzie. Ja bym chciał, żebyś ty, jak na razie, robił ofensywnego, bocznego obrońcę i mam nadzieję, że nam fajnie się to wszystko poukłada. Żebyśmy mieli ze szkółki na zmianę wahadełko, byłoby spoko. Szykujemy się w takim razie do kolejnego starcia. Tutaj też przerwa, która mam nadzieję fajnie wpłynie na nasz zespół, taki, że tutaj wszystko się poukłada, zrozumieją się lepiej zawodnicy, bo też powołaj na reprezentację jakiejś całej masy nie było. No, już tym fajnie poukładanym składem jedziemy na granadę i. Wygrywamy Gio Simeone strzela gole ee, Iwi po raz kolejny wchodzi z ławki Ale wydaje mi się, że e, To ustawienie z Fatału Gorzej sobie radzi reprezentant Gany od pierwszej minuty, więc wydaje mi się, że tutaj IWI powróci do składu. Na pewno rozwija się Vasquez, no i to jest to, na czym bardzo nam zależy. No i postarajmy się teraz, żeby też jeszcze nauczył się bronić, bo to nie ukrywam, byłoby całkiem fajne. Więc jeżeli ma wrócić tutaj na stałe IWI, no to niech wróci. Więc dajmy go sobie tutaj Iwi Lopez, pyk No i na razie lecimy sobie w ten sposób Fajnie, bo rozwija się też ten Santana On oczywiście no w tym momencie poprzez te gorsze występy trochę stracił możliwości na grę I to jest problem No bo tutaj gramy w takich meczach, w których naprawdę potrzebujemy tych punktów za każdym razem To już nie jest taka sytuacja jak w zeszłym sezonie Że mogliśmy powiedzieć spoko, luz, nie ma presji Tu jest presja, tu jest gonienie, tu trzeba wygrywać a w meczu z Realem Sociedad na przykład przegrywamy. W bardzo istotnym spotkaniu nie jesteśmy w stanie zdobyć trzech punktów. No i to jest duży problem już. To już jest duży problem, bo to sprawia, że w tabeli spadamy o jeszcze jedno oczko. Yy, no a przed nami teraz ojojoj, seria punktów minusowych. I to takich naprawdę ciężkich. No dobra, zobaczmy co się tutaj dzieje. Raporty jeśli chodzi o juniorów szybko bardzo yy, mijają te kolejne miesiące. Ty? No, nie, to już, to już nie. To jakby już, już mamy taki poziom, że ty, tym panom dziękujemy. E, zobaczmy sobie tu. No też nie. To, to już naprawdę czekam na taki nap, na, napakowany e, pod każdym względem e, potencjał, prawda? No i tutaj niestety tego nie dostajemy. E, no dobra, więc gramy z Atletico Madrid. Chodzi mi po głowie, słuchajcie, jedna rzecz. I zrobimy to. Weźmy sobie. Nowy skład. Eee, spróbujmy ułożyć tak jak chciałem to ułożyć. Bo mamy pod to potencjał. Weźmy sobie 4-1-2-1-2 wąsko. Bo tak mi to wygląda. Eee, kontynuuję edytowanie. Fresneda tutaj. Vasquez tutaj. Kopte eee, Frances. No tu wolałbym jednak zobaczyć Florentino. W środku pomocy Saul. Jako lewonożny to tu, Garcia tu, Pereira na razie na ławce, Kangin Lee i tu może być Lopez Simeone, może być ten nasz drugi napastnik, to, to mi wisi, no dajmy młodego na razie, stawmy sobie w ten sposób, dobra, więc to mamy, no i dobra, jeszcze tylko rolę kapitana, no i zapisujemy i zobaczmy, słuchajcie, no, Chciałbym te, tej czwórce też dać szansę. Wydaje mi się, że ta czwórka ma potencjał na to, żebyśmy tutaj e, mogli fajnie powalczyć. No ale trzeba powiedzieć, że jeśli. Trzeba też powiedzieć, że jeśli chodzi o grę, no to ta liga hiszpańska jest turbo mocna. nie, Tutaj e, naprawdę te marki są bardzo, ale to bardzo mocne i e, dostać się do tej Europy będzie nam turbo ciężko. Szkoda, bo myślałem, że, że, że na tym, w tym sezonie się to uda, ale no niestety, patrząc prawdzie w oczy i ty, też tym zespołom, które są przed nami, no to będą mega ciężary. Ale może zaskoczymy na przykład taki Atletico Madryt. Zobaczmy. Wygrywamy. Fresneda strzela, Kanin strzela i to jeszcze w ogóle w Madrycie z nimi wygrywamy. Więc jest to coś, co, co na pewno jest w stanie dać nam dużo radości. Eee, czekamy dalej. No, i gramy teraz z Barceloną, która jest na pierwszym miejscu w La Liga. Troszkę zmęczeni. Może coś tam przegrali, może podłamani, ale wątpię. Ale wygrywamy. Gio Simeone i Kangin Lee eee, wpisują się na listę strzelców. Sześć punktów po spotkaniach, gdzie gdyby mi ktoś powiedział, że zdobędziemy jeden, to ja naprawdę byłbym zadowolony. Teraz mecz z Eibarem ale tu przerżniemy. Nawet nie. Słuchajcie, no powiem szczerze. Ciekawe. 9 punktów z rzędu. To, to, to jest rozpęd. Rozpęd, który wepchnął nas przynajmniej na chwilę do gry o europejskie trofea. Znaczy o. Eu... <grywa> <tros cents> oj, oj, oj. oj ula la, ula la, ui, oui, od oui, chef oh bon. Jest niesamowite. i w ogóle swoją drogą. Jak jest niesamowite. Jesteś menadżerem. E, umówmy się, no, w nie najbardziej topowym zespole w, w świata. Zarządzasz kadrą, którą budujesz bardzo projektowo. E, masz określone zadania, e, określone pomysły na budowanie kadry, jeśli chodzi o finanse. Zaczyna ci iść. PZ. Bierzemy go, bierzemy go. I taki ziomo, nie? Który według, wiecie, wyobraźcie sobie, i najgorszy, ja nie krytykuję tu gry, to, to jest bardzo istotne, ja krytykuję tu PSG, bo ja widzę ten scenariusz, o czym ma wyobraźni. I taki ziomo, który tutaj, wiecie, uprawia to swoje poletko e, juniorów, e, i tu zarobi półtora miliona, tutaj coś zrobi. E, tutaj, czekajcie w ogóle, a propos tych juniorów, weźmy sobie żebym nie zgubił wątku, to tych, którzy nie wyglądają najlepiej, to ja już sobie poprzenoszę, to będzie wyprzedaż znowu. E, juniorowa. I wiecie, i ten gościu sobie uprawia tych juniorów, i ten. I przychodzi to psr i ja z rozmów z Babą, z rozmów z Fatału mam przejść i powiedzieć Neymarowi, co ma robić. Mam powiedzieć Kilianowi Mbappé, co ma robić. Ja bardzo podziękuję. Ja bardzo podziękuję, bo to. To, to, ale to jest absurdalne, nie? Bo to by się mogło wydarzyć. Bo wiecie, idzie mu w majorce. To czemu mamu nie pójść tutaj? Eee, dobra, no niesamowite. Tego bramkarza też będziemy chcieli sprzedać, bo tutaj raczej z Brazyliczka niewiele będzie. No, ale powiem szczerze. Wow. Eee, dobra. Eee, lista transferowa. Eee, lista transferowa moim zdaniem bo mamy jednak lepszych piłkarzy. Przede wszystkim tego na ławce, paru wypożyczonych. No, no Santana naprawdę wygląda dobrze. Fajnie, gdyby on mógł dostać, ale coś tam, coś tam już pokopał, coś tam już podziubał. ok to ważne. Plus 6 oceny, to jest najważniejsze w tym momencie, nie? Dobra, e, no e, wygrajmy sobie z Walencją i ze Spaniolem i będziemy naprawdę blisko Europy. E, ale żeby to zrobić, będą ciężary fest, bo ta Walencja jest super. Remisujemy na Uważam, że w kategorii Fifowej to jest naprawdę duży sukces. To jest naprawdę duża rzecz. No to co, w tabeli miejsce siódme. Tyle samo punktów co Villarreal. Espanyol jest też wysoko, więc to będzie naprawdę arcy trudny mecz. Proszę, proszę, wygrajmy z nimi, błagam. Najgorzej, najgorzej. Simona strzela, Antist strzela, więc ten duet napastników radzi sobie dobrze. Ale bez wybitnych spotkań Kangina Lee nie jesteśmy w stanie wygrywać meczów, mam wrażenie. No a teraz mega ciężki mecz z Realem Madryt. Dostajemy super propozycję dla Castra, akceptujemy ją. Al-Nasr, fantastyczny rozwojowy kierunek. E, bardzo kompetytywna liga. E, jakby nie wiem, nie wiem, co trzeba zrobić, żeby tam nie wygrać nic. E, nie, no żartuję. Żartuję, widzowie. E, takie, takie tam szpilki. E, Chciałem powiedzieć, że niczym szpilka w świat piłki nożnej Wbije się ten junior, no ale to, to się nie wbije bo, ee, bo Bo nie wyglądał za dobrze Też Nie, 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 nie. To, to, to. Spokojnie, e, czekamy na objawienia e, Wiem, że staćcie na więcej e, A my Gramy z Realem Madryt Pierwsze miejsce w lidze Idealny zespół, żeby się na nas wywalić Potknijcie się na nas, proszę 55 remis z rzędu. Okej. Okay. Powoli do przodu. No, twutwo odpukać dawnośmy nie przegrali, więc to taki plus. Ale, no, wolałbym tutaj widzieć parę zwycięstw. O Castro bije się piłkarski świat. A, bo to ten Castro, dobra. No, Śląsk Wrocław płaci. No, to Śląsk Wrocław może mieć biedne Zo. Które tam prawdopodobnie już zostało zaniedbane totalnie, jak Śląsk płaci za jakiegoś randoma z Majorki ponad milion, ten, ale, ale no. No, jak płacą, no to my przyjmiemy. Jakby nie jesteśmy polskimi patriotami, prawda? żeby tutaj e, na to zwracać uwagę, jesteśmy hiszpańskim menadżerem, więc będziemy cisnąć śląsk Wrocław nawet kosztem e, zwierzaczków. Zo. E, dobra, więc tak, to mi się podoba, że mamy jedną ósmą w, w finału, tutaj im się też to podoba. E, sprzedaż juniorów też powinna być tutaj odnotowana, więc pod tym względem są zadowoleni. Sparta Rotterdam chce kupić Delgado, i uważam, że to jest bardzo dobry kierunek dla tego młodzieńca i może za jakiś czas, jak. Jakiś klub kupi go za dużo więcej pieniędzy, bo to może być naprawdę pan piłkarz. Słuchajcie, to jest maj 24. My zajmujemy szóste miejsce w tabeli. I powiem szczerze, to jest niesamowite, bo to jest ostatni mecz w sezonie. Jeżeli my ten mecz wygramy, to gramy w Europie. Jeżeli go przegramy, to nie gramy w Europie. Proszę, wygrajmy to. Błagam. Proszę. Wygrajmy z Celtą Vigo. Błagam. Mamy europejskie puchary. Piękna sprawa, majorką do Europy? No to jest coś w Lizy hiszpańskiej, słuchajcie. To jest naprawdę coś, gdzie z góry z tych siedmiu miejsc, które dają awans, trzy są zajęte przez wielkie zespoły, a potem te marki nie są małe dalej. Via Real, który wiemy, jakie robi transfery. Real Sociedad, który wiemy, jakie robi transfery, no to jest naprawdę duża rzecz, ale trzeba będzie mądrze tą Majorkę budować. Ale to, co ważne, klauzule są wpisane. Chcesz kupić? Wpłać klauzulę. Ja nie będę tutaj się z nikim targował, tak dalej. Chcą kupić, niech płacą klauzulę. Majorka mocno inwestuje w ten zespół, w sensie yy, jest dobrze jest zainwestowana. Ta drużyna, więc ja nie mam potrzeby utrzymywać tych zawodników, nieważne reale, niereale, e, wpłacaj ta klauzulę i tyle, e, bo na tym ta kariera polega, że mamy ułatwienie z utrudnieniem tak naprawdę. Dobra, Pinto e, przenosimy, sprzedajemy, ktoś jeszcze tu był? Fuentes? Chyba Fuentes, chociaż Pinto to może zostanie, Fuentes na pewno pójdzie na sprzedaż. Yy, skończyłeś te lata? Jeszcze nie, nie skończyłeś. Dobra, yy, więc mamy to. Zobaczmy sobie teraz. Finanse, yy, wiek i teraz tak. Yy, Castro na sprzedaż, Castro Delgado, Santana zostaje. Fuentes. Yy, dobra inwestycja w przyszłość. No ta, ty. Dobra inwestycja, w przyszłość, no to wiemy. Dobra, 18 lat, 65, SPO. Plan rozwoju. Jak ty wyglądasz, panie Fuentes? No, tak pan wyglądasz, że z obrońcy z ciebie nie będzie. Na tą pozycję mamy tego gościa e, wypożyczonego Portugalczyka. Młodego, więc jakby pozycja młodego jest tutaj. No, pan Barbosa. Pan Barbosa tę pozycję wygrał, więc przykro mi. E, gdzie jest ten SPD? Y, cyk, 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 śpedy. Więc Fuentes, y, odchodzisz. No takich jak Pinto to mamy milion, yy, więc no, przegrywasz tę rywalizację. Dobra, uważam, że spoko, uważam, że spoko, bo tych juniorów sporo odchodzi, no ale słuchajcie, potem wraca na przykład taki Wiktor, nie, 72 oceny ogólnej, wieku 17 lat, więc to nie jest tak, że my tych juniorów w ogóle nie mamy, bo Moreira został tu wypożyczony, robi fajny progres i tak, albo to jest znowu wielki pieniądz do zarobienia za tych chłopaków, albo yy, to jest naprawdę fajny rozwój do wzięcia, nie, E, zakończenie wypożyczenia niedu... Do, dobra, więc z tym się zajmiemy potem. Nie no, piękna sprawa, słuchajcie, piękna sprawa, że mamy tę Europę, ale to jest też jakby osiągnięcie z wyzwaniem, prawda? I to trzeba e, to trzeba mieć na uwadze, że nie można spocząć na laurach. My będziemy musieli naprawdę bardzo mądrze, bardzo mądrze i mocno przycisnąć rozbudowę tego zespołu w tym momencie, bo tutaj jest, no są wielkie wymagania, wielkie wymagania przed nami, no bo będzie trzeba w tej Europie zrobić wynik jakiś fajny. No i trzeba będzie awansować jeszcze wyżej w Hiszpanii. I tak jak Europę mam gdzieś. Bo to się zrobi albo się nie zrobi. Tak Hiszpania naprawdę będzie wymagająca. E, na pewno tu były fajne transfery, trzeba sobie jasno powiedzieć. Zresztą, w tym momencie e, ten został sprzedany, został sprzedany. Wygasa kontrakt Pereira. I pytanie, co z tym Pereirą zrobić, bo to są 33 lata. I słuchajcie, mimo bardzo regularnej gry, to jest chłopak, któremu. E, który spadł z rolem. Nie, niestety, mimo dużego szacunku, przykro mi. To był, krótki, to był krótki po prostu rozdział i tyle. Więc tak, rozpoczynają podsumowanie sezonu. Na pewno tu widzimy bardzo fajny postęp i powrót tych zawodników będzie dla nas mega ekscytujący, choć nie wiem jaki, w jakiej oni częstotliwości wrócą, bo tak jak oni są na krótkie wypożyczenia, tak tu niektórzy są na dłuższe, ale to nie jest problem. Dalej. Roman to jest piłkarz, który z nami prawdopodobnie zostanie, bo problem z Morio jest taki, chociaż może będziemy mieli Europę, on może pograć w Europie. Okej, okay, to jest pomysł, dobra. E, więc tak e, patrzymy sobie teraz na zawodników już, którzy grali. I tak, Santana. Ciężko mi chłopaka ocenić, to jest taki bardzo wprowadzający czas dla niego. E, więc jedno jest pewne, że on na razie może mieć numer Poza kadrą, bo to nie jest e, w tym momencie piłkarz, e, z, e, on jest jeszcze jako junior zarejestrowany, nie? E, Fatału, uważam, że to był naprawdę dobry sezon młodego zawodnika. Zagrał w 14 spotkaniach, dał 6 goli. To jest na pewno piłkarz, z którym e, musimy mocno pracować i którego musimy mocno się trzymać, bo on naprawdę ma fajny potencjał i, i daje dużo. E, Simeone, słuchajcie, to jest świetny zakup. Przypominam, za kogo on przyszedł. Już patrzeć to, że, że tu zwariowali z tą klauzulą Zamurykiego. No to słuchajcie, no to jest jednak 9 goli w 15 spotkaniach. To są naprawdę solidne liczby. A Jose Perez, to co grał, grał nieźle. Ale tu już będzie tylko rola rezerwowego. Nic więcej. Garcia... Spodziewałem się więcej, ale nie ma tragedii. Wydaje mi się, że kolejny sezon powinien być jego. Autist. E, Tych goli nie jest jakoś strasznie dużo, ale uważam, że jako rezerwowy napastnik, tutaj pod e, Simone to jest naprawdę dobry układ. Baba. No nie wygląda to jakoś super dobrze I tu trzeba będzie podjąć pewne decyzje Myślę Iwi Lopez, no tutaj na pewno duże plusy no, 32 spotkania 6-8-8, 10 goli Dobry zawodnik, ale do rotacji Tu będzie trzeba niestety wypchnąć go Z podstawowego składu Pereira, no to jest piłkarz, którego żegnamy Vasquez, no i tu mam problem Bo z jednej strony powinniśmy powiedzieć, że Słaby sezon, bo 6-38, prawda Z drugiej strony on na pewnych etapach tego sezonu nawet nie był kartą złotą. Więc on cały czas jeszcze musiał jakby być gorszy od innych. On progresował cały czas. Więc tu na pewno, tak samo jak u Fresnedy, jest, jest duży plus i taki handicap w postaci wieku i tak dalej, ale wydaje mi się, że mimo wszystko, Hiszpan na prawej stronie no, zasługuje na dużo więcej zaufania, bo były jakieś tam asysty większe, były bramki, średnia ocen też większa no i rozwój większy, plus jest młodszy, więc pewne jest to, że będziemy potrzebowali zawodnika na wahadła, no który, który da nam dużo. Saul, trzeba powiedzieć jasno, to jest piłkarz, który jest niesamowitym zjazdem, jeśli chodzi o jego karierę, no ale nie pozbędziemy się go na, na razie, no bo realnie jest to bez sensu, bo jakiś tam progres zrobił, finansowo, no może tam poszedł do góry, ale powiem tak, jeżeli za Saula przyjdzie oferta, rozważę. Tak bym to y, powiedział. Y, Perejrze po prostu możemy miło y, podziękować, ale już Perejra był, więc przepraszam, bo tutaj trochę się zamotałem. Y, więc Saul. Kangin Lee. Spadły potem te oceny, no ale nie można źle ocenić gościa, który zrobił 21 goli w sezonie i 8 asyst. No to gdzie? Super. Florentino. Potem mam wrażenie, że forma zaczęła iść do góry. To co jest fajne, to rozwój tego zawodnika. Niemniej jednak, Troszeczkę rozczarowanka występami jest, ale znów, jego nie sprzedamy, on zostanie, musimy z nim zostać. E, dalej, Kopte wydaje mi się, że osiągnął maksimum swojego potencjału e, i to jest zawodnik do zastąpienia. Nie mówię, że do sprzedania, ale chciałbym go zepchnąć na ławkę i w to miejsce zobaczyć innego środkowego lewonożnego, najlepiej obrońca. E, Frances, 6.22 z jednej strony, z drugiej... On musiał grać wszystko. Tych systemów było miliard. Skrzy... Wahadłowi nie pomagali, więc umówmy się, fajnie, że się chłop rozwinął. Eee, no i tutaj Rajkowicz, też problem jest, żeby ocenić bramkarza. Właśnie przy tych wszystkich rzeczach, które mówią o obronie, na pewno żelazna defensywa to jest coś, co będzie nam arcypotrzebne w przyszłym sezonie. I co do tego ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że tu będzie trzeba naprawdę wyłożyć dużo pieniędzy, ja nawet myślę o tym, że część tej ofensywy zaczniemy budować już teraz, bo jest jeden zawodnik, którego ja bym chciał u nas zobaczyć. Wiecie doskonale, kto to jest. Pytanie tylko, czy my tego transferu możemy dokonać ze względu na nasz budżet? Finanse to 31 milionów. No dobrze, spróbujmy ruszyć po tego zawodnika, a nuż się uda, a nuż będzie na to szansa Zatem where are you, My Yang G 51 milionów trzeba około dać. Na test, kurczę 20-letni obrońca. Spróbujmy pogadać z nimi, zobaczmy. Eee, możemy wam dać, jaki jest nasz max 30. Jak to jest, że mamy tu 30, nie, nie rozumiem tego trochę, ale dobra. Eee, 29 milionów plus 15, 25% sprzedaży, co w nad? 61 milionów, 10% sprzedaży. No nie mamy nikogo, kogo moglibyśmy im tak rzucić. Powiedzieć, a patrzcie, możemy wam go dać, nie? No chyba, że baba. Albo kopte. Wtedy mamy bardzo fajny młody duet. No zobaczmy babę. Zobaczymy, czy oni w ogóle drgną chociaż. Oni by byli chętni, no ale nie ma pieniądza na to. naprawdę by byli chętni. S serio, by byli na to chętni. nie? Oni się zastanowili. Słuchajcie, na koniec okna szykujemy tutaj naprawdę, kulamy tutaj. Kulamy tutaj coś, kulamy i kulamy. I oni się zgodzili. No, to może być. Szokujące zakończenie odcinka. Eee, bo proponujemy mu kluczową rolę. 5 lat. No i oczywiście klauzula odstępnego. Ja nie wiem, jak to się dzieje, nie? Ja nie wiem, jak to się dzieje, ale to się dzieje. Tu musi być gwiazdorski kontrakt. Sorry, no, ale jakby wiem, jak jest. Co wy na to? No i oni na to tak. Więc na ostatnich metrach tego sezonu, słuchajcie, robimy jeszcze niesamowity transfer. W tytule nie będzie tego. Ciekawy jestem zatem, kto dotrwał do tego momentu. Dajcie koniecznie znać e, w komentarzach, że e, byłem tego świadkiem. E, na taką informację czekam. Ciekawy jestem, kto dotrwał do tego momentu. E, nie dotrwamy natomiast my razem do podsumowania sezonu, bo ono rozpocznie się potem już od wyboru turnieju i tak dalej. Tą końcóweczkę zostawimy na kolejny sezon, bo przyznam szczerze, po prostu muszę teraz przerwać nagrywanie, zrobić obiad, więc. Z tego powodu, tak trochę to rozbijemy, ale wszystko będzie, nic nie przegapicie. Mam nadzieję, że zrozumiecie, i dzięki, że dzisiaj ze mną byliście.